Cześć! Witam wszystkich serdecznie. W tej serii będą krótkie filmiki. Przede wszystkim dla osób początkujących i dla tych, którzy chcą po prostu czasem coś zmierzyć. Będą więc głównie tanie, powszechnie dostępne multimetry, ale nie tylko. Wszystko od podstaw i możliwie prosto wytłumaczone. W tym odcinku pomiary dystancji i ciągłości. Rezystancja kojarzy nam się przede wszystkim z elementami elektronicznymi, rezystorami, opornikami, ale występuje w wielu formach i miejscach. Możemy na przykład mierzyć rezystancję izolacji, przewodów, grzałek czy rezystancję wewnętrzną ogniw. W tym odcinku skupimy się na elementach elektronicznych, ale inne mierzy się podobnie. Dla bezpieczeństwa naszego i multimetru mierzymy elementy, na których nie występuje napięcie. Na początek podłączenie jest takie samo jak do napięcia stałego. Standardowo czarna sonda do gniazda COM, czerwona sonda do gniazda oznaczonego symbolem omegi, czyli jednostki rezystancji, a w przypadku smart multimetrów po prostu do wejścia. Sondy podłączamy równolegle, każda sonda do jednej nóżki rezystora. Smart multimetry mierzą rezystancję w trybie automatycznym. Po chwili mamy wynik na ekranie. Zwróćcie uwagę na jednostkę. Mamy tu albo omy, albo kiloomy, mała literka K, albo megaomy, duża litera M. Multimetr automatyczny. Podłączenie jak dla napięcia stałego. Pokrętło na symbol omegi i wynik odczytujemy z ekranu. Tu też mamy jednostkę i przedrostki. Omy, kiloomy i megaomy. Multimetr ręczny. Tu musimy wybrać zakres pomiarowy. Jeśli nie znamy rezystancji, możemy po prostu zmieniać zakresy, aż trafimy na najlepszy lub dla nas wystarczający. Jednostka, podobnie jak dla napięcia, będzie związana z zakresem. Jeśli wybrany zakres będzie w kiloomach, to wynik też. Jeśli w megaomach, to wynik będzie w megaomach. A jeśli ma oznaczenie tylko cyfrowe, to będzie po prostu w omach.
Zamiast multimetru możemy użyć testera elementów, szczególnie jeśli nie wiemy, czy dany element to w ogóle rezystor. Przy okazji poznamy szacunkową wartość jego rezystancji. Podobnie jak rezystancję, mierzymy ciągłość obwodu. To właściwie też rezystancja, ale może być sygnalizowana dźwiękiem, jeśli jest odpowiednio niska. To, od jakiej wartości jest sygnalizowana ciągłość, może się różnić zależnie od multimetru. Podłączenie jest dokładnie takie samo. Tutaj też warto zwrócić uwagę na jednostkę. Test ciągłości ma wady. Multimetry wykonują go małym prądem, dlatego nie wykrywają niektórych uszkodzeń. Zobaczcie, wystarczy jedna żyła, aby była wykryta ciągłość. Świetnie nadaje się natomiast do sprawdzenia, co z czym jest połączone, lub bezpieczników, a sygnał dźwiękowy może ułatwić zadanie. Jeśli coś Was interesuje, a ja to pominąłem, dajcie znać w komentarzach. Jeśli macie pytania lub chcecie, aby pokazać jakiś konkretny przykład, też piszcie w komentarzach. Jeśli będę miał taką możliwość, to powstanie film na życzenie. Zapraszam też do subskrybowania kanału, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.